Maja woda w Nilu była zielona. Pod koniec czerwca stała się brunatna, pełna błota i mułu. Przerwano pracę na polach. Wraz z zakończeniem omłotów zaczął się okres długiej wakacji. Ci, co zechcą powiększyć swoje dochody, wyruszą do pracy na wielkie budowy, by tylko wylew ułatwi transport olbrzymich bloków kamienia, które przewożono statkami. Wszyscy niepokoili się, czy poziom wody będzie wystarczający, by napoić spragnioną ziemię i uczynić ją płodną. Żeby zyskał łaskę bogów, mieszkańcy wsi i miast ofiarowywali rzece małe figurki z wypalanej gliny lub fajansu, przedstawiające tłustego mężczyznę o wisłych piersiach w wianku na głowie. Symbolizował Hapi, siłę wylewu, zdumiewającą moc, która zazieleni uprawy. Za 20 dni, około 20 lipca, Hapi tak się rozrośnie, że zaleje oba kraje i zmieni Egipt w rodzaj olbrzymiego jeziora, gdzie wszyscy ze wsi do wsi pływają łodziami. Za 20 dni Ramzes abdykuje na rzecz Beltrana. Wezyr głaskał swego psa, zbrojnego w kość, którą ogryzł, wylizał, ukrył, a potem wyciągnął z kryjówki. Such też odczuwał skutki tego okresu, pełnego lęków i niepewności. Pazer trapił się o przyszłość swoich wiernych towarzyszy. Kto zaopiekuje się psem i osiołkiem, kiedy jego aresztują i deportują? Wiatra północy, który już przyzwyczaił się do spokojnej emerytury, wyślą na zakurzone szlaki, żeby nosił wielkie ciężary. Ci dwaj towarzysze, odwieczni wspólnicy, padną z żalu. Pazer przytulił do siebie żonę. Musisz wyjechać, Neferet. Musisz uciekać z Egiptu, póki nie jest za późno. Uważasz, że mam cię opuścić? Beltran jest bez serca. Zachłanność i ambicja zastąpiły mu wszelkie uczucia. Nic już nie może go wzruszyć. A wątpiłeś w to? Miałem nadzieję, że głos piramid obudzi w nim uśpione już sumienie. A zdołałam tylko ożywić jego żądzę władzy. Ratuj własne życie. Ocal istnienie zucha i wiatra północy. Czy jako wezyr zaakceptowałbyś fakt, że naczelny lekarz królestwa porzuca posterunek w chwili, gdy ciężka choroba spada na kraj? Jak nie będzie tej kres tej przygody? Przeżyjemy ją wspólnie. Zapytaj zucha i wiatra północy. Żaden nie zgodziłby się odejść. Trzymając się za ręce, Pazar i Neferet patrzyli na ogród, gdzie baraszkowała szelma, mała zielona małpka, bezustannie szukająca łakoci. Tak bliscy kataklizmu sycili się pachnącym spokojem tego dalekiego od zgiełku miejsca. Rano wykąpali się w basenie, a potem spacerowali w cieniu. Nadchodzą goście wezyra. Kemi zabójca pozdrowili strażnika, przeszli aleją obsadzoną tamaryszkami, przystanęli przed kapliczką przodków, umyli ręce i nogi przed progiem domu, minęli lodżię i zajęli miejsca w czterokolumnowej komnacie, gdzie czekał już wezyr z małżonką. Wkrótce potem przybyła królowa matka Tuja, dawny wezyr Bagaj, wielki kapłan Karnaku Kani oraz Suti. Za pozwoleniem króla, zaczął Pazer, mogę wam powiedzieć, że wielka piramida Cheopsa, do której wstęp ma jedynie władca, została zgwałcona przez Beltrana, jego żonę i trzech wspólników. Przewoźnika Denesa, dentystę Kadasza i chemika Szesiego. Ci trzej już nie żyją, ale cel spiskowców został osiągnięty. Sprofanowali sarkofag, ukradli im złotą maskę, wielki naszyjnik, skarabeusza serca, amulety z lapis lazuli, toporek z niebieskiego żelaza i złoty łokieć. Niektórych ze skarbów odnaleziono, ale brakuje tego, co najistotniejsze. Zamkniętego w skórzanym etui testamentu bogów, który król musi dzierżyć w prawej dłoni podczas święta regeneracji, zanim ukaże się ludowi i kapłanom. Dokument ten, przekazywany z faraona na faraona, uprawomocnia jego panowanie. Kto mógł przypuszczać, że dojdzie do takiej profanacji i takiej kradzieży? Mój mistrz Branier został zamordowany, bo przeszkadzał buntownikom. Kemi zabójca położyli kres kryminalnym działaniom mumifikatora, który stał się połykaczem cieni na żołdzie Beltrana. To bardzo skromny wynik, bo nie zdołaliśmy zidentyfikować mordercy Braniera, ani zwrócić królowi testamentu bogów. W pierwszym dniu nowego roku Ramzes będzie musiał abdykować i ofiarować tron Beltranowi. A ten zamknie świątynię, wprowadzi obieg pieniądza i za jedyne prawo uzna zysk. Zapadło długie i ciężkie milczenie. Członkowie tajnej rady byli przybici. Zgodnie z dawnymi przepowiedniami, niebo spadło im na głowę. Suti zareagował pierwszy. Ten dokument, choćby nie wiem jak cenny, nie wystarczy, by uczynić Beltrana szanowanym i zdolnym do rządzenia faraonem. Dlatego zapewnił sobie czas na to, by zakazić administrację i gospodarkę kraju i zbudować sieć skutecznych powiązań. Nie próbowałeś ich zlikwidować? Głowy potwora odrastają, ledwie się je odrąbie. Jesteś zbyt pesymistycznie usposobiony, ocenił Bagaj. Wielu urzędników nie akceptuje dyrektyw Beltrana.
Egipska administracja ma poczucie hierarchii, rzekł Pazer. Będzie posłuszna faraonowi. Zorganizujmy opór, zaproponował Suti. Wspólnie możemy kontrolować pewną liczbę sektorów. Niech Bezer koordynuje podległe mu siły. O głos poprosił Kani, wielki kapłan Karnaku. Był ogrodnik o pomarszczonej twarzy, wypowiedział się jasno. Świątynie nie zaakceptują ekonomicznych przemian, które chce narzucić Beltram, bo to doprowadziłoby nasz kraj do nędzy i wojny domowej. Faraon jest duchowym sługą świątyni. Jeżeli odrzuci najważniejsze ze swych obowiązków, stanie się jedynie politycznym przywódcą, wobec którego nie obowiązuje już posłuszeństwo. W takim razie, potwierdził Bagiej, urzędnicza hierarchia zwolniona zostanie ze swych obowiązków. Składała przysięgę wierności pośrednikowi między niebem a ziemią, a nie despocie. Służba zdrowia przestanie funkcjonować, dodała Neferet, ponieważ związana jest ze świątyniami, odrzuci nową władzę. Z takimi jak wy istotami, powiedziała wzruszona Tuja, królowa matka, gra nie jest jeszcze stracona. Wiedzcie, że dwór jest wrogi Beltranowi i nie przyjmie do siebie dami Sylki, znając jej nikczemność. Wspaniale, zawołał Suti. Czy zdołałaś pani posiać niezgodę pomiędzy tą parą kryminalistów? Tego nie wiem, ale ta kobieta, dziecko, okrutna i zdeprawowana, ma słabą głowę. Jeśli moja ocena jest słuszna, Beltram ją porzuci albo ona go zdradzi. Kiedy zjawiła się w Piramzes, by upewnić się o moim przyszłym wspólnictwie, wydawała się pewna sukcesu. Gdy wyjeżdżała, jej umysł już tonął. Mam pytanie do wezyra Pazera. Dlaczego nie ma tu żadnego z przyjaciół faraona? Bo ani Ramzes, ani ja nie zidentyfikowaliśmy mniej lub bardziej wiernych wspólników Beltrana. Król postanowił nie ujawniać prawdy i prowadzi walkę jak długo się da, nie odsłaniając przeciwnikowi naszych inicjatyw. Zadałeś przeciw temu przeciwnikowi wiele bolesnych ciosów. Niestety, żaden nie był decydujący. Opór nie będzie łatwy, bo Beltram infiltrował całą armię i transport. Ramzes kontroluje chyba oddziały skoszarowane w Piramzes, zapytał Suti. Z tego właśnie powodu tam przebywa. Część armii rezydująca w Tebach posłucha mego głosu, rzekł Kani. Mianuj mnie generałem w Memfisie, zażądał Suti. Potrafię przemówić do żołnierzy. Propozycję tę jednomyślnie zaakceptowała cała Tajna Rada. Pozostają morskie przewozy, które kontroluje podwójny Biały Dom, przypomniał Pazer. A nie mówią o służbach irygacyjnych i przełożonych kanałów, których Beltram przekupuje już od miesięcy. Jeśli idzie o szefów prowincji, niektórzy już od niego odeszli, ale inni nadal wierzą jego obietnicom. Boją się wewnętrznych konfliktów, które mogą być powodem wielu ofiar. Czy istnieje inne rozwiązanie? Zapytała królowa matka. Albo abdykujemy wszyscy na rzecz Beltrana i umrze Egipt, bogini Mat, albo odrzucimy tyranię i zachowamy nadzieję, choćby za cenę własnego życia. Z pomocą Bageja, który przełamał wszystkie opory żony, nieprzychylnej temu, by dużo pracował, Pazer zredagował dekrety dotyczące eksploatacji majątków ziemskich po wylewie i uporządkowania uszkodzonych zbiorników irygacyjnych. Przygotował też program wielkich cywilnych i religijnych prac na najbliższe 3 lata. Dokumenty te dowodziły, że wezyr zamierza nadal pracować i żadna zmiana nie zagraża rządom Ramzesa. Święto regeneracji będzie wspaniałe. Szefowie prowincji wraz z posągami lokalnych bóstw przybywali kolejno do Memfisu. Stawali w pałacu, otoczeni należytymi i stanowiską względami, rozmawiali z wezyrem, którego autorytet i uprzejmość cenili. W Sekarze, wewnątrz obwodu Dżesera, rytualiści przygotowali wielki dziedziniec, gdzie Ramzes w podwójnej koronie na głowie połączy w swojej symbolicznej istocie północ i południe. W magicznej przestrzeni władca komunikować się będzie z każdą z boskich mocy, by odzyskać siłę i móc nadal rządzić. Nominacja Sutiego, którego legenda szybko się rozpowszechniła, wywołała entuzjazm w koszarach w Memfisie. Nowy generał natychmiast zebrał swoje oddziały i oznajmił, że uniknięto wojny z Azją i że żołnierze otrzymają nadzwyczajną premię. Sława młodego dowódcy sięgnęła szczytu w czasie bankietu wydanego dla wojska. Któż, jeśli nie Ramzes, gwarantował trwały pokój, który tak cenili egipscy żołnierze? Policja żywiła coraz większy podziw dla Kema, który słynął z podważalnej wierności wezyrowi. Nubijczyk nie musiał wygłaszać mów, aby jego podwładni stanęli murem po stronie Pazera. We wszystkich świątyniach Egiptu na polecenie wielkiego kapłana Karnaku w uzgodnieniu z królem i wezyrem przygotowywano się na najgorsze. Mimo to specjaliści od świętej energii nic nie zmienili w rozkładzie zajęć dni i nocy. Regularnie odprawiano rytuały świtu, południa i zachodu słońca, tak jak to ustalono w czasach pierwszej dynastii.
Królowa matka udzieliła wielu audiencji, rozmawiała z najbardziej wpływowymi dworzanami, członkami wysokiej administracji związanej z domem królewskim, skrybami edukującymi elity oraz szlachetnie urodzonymi damami odpowiedzialnymi za etykietę. To, że nadmiernie pobudzony Bertram i niezrównoważona Silkis pragnęli należeć do kół bliskich monarchii, wydawało się absurdalne i warte śmiechu. Bertram się nie śmiał. Szeroka ofensywa Pazera przyniosła jakieś owoce. We własnym urzędzie natrafiał na pewną niesubordynację i musiał coraz częściej wpadać w gniew wobec niedbałych podwładnych. Szerzyły się plotki. Ponoć zaraz po regeneracji Ramzesa Weser mianuje nowego naczelnika podwójnego Białego Domu, a zbyt ambitnego i nazbyt szybko dążącego do celu Beltrana, który nie umiał pozbyć się nawyków parweniusza, odeśle się do jego plantacji papirusów w Delcie. Niektórzy kolportowali poufne informacje, wedle których królowa matka złożyła do wezyra skargę na nielegalny obrót księgą umarłych. Beltram zrobił szybką karierę, może równie szybki będzie jego upadek. Do tych kłopotów dodać należało przedłużającą się nieobecność damy Silkis, która zamknęła się w swojej willi. Mówiono, że cierpi na nieuczalną chorobę, która nie pozwala jej bywać na ulubionych dawniej bankietach. Beltram wściekał się, ale przygotowywał zemstę. Choćby opór był nie wiedzieć, jak wielki zmiecie go. Być faraonem to posiadać uświęconą władzę, wobec której korzył się lud. Bunt przeciw władcy, największa zbrodnia, pociągał za sobą najcięższą karę. Niezdecydowanie przyłączą się do nowego monarchy, zwolennicy Pazera opuszczą go. Beltram, który od dawna łamał własne słowa i przysięgi, nie wierzył już obietnicom. Kiedy wkraczała siła, odpowiadała jej słabość i wykręty. Pazer miał siłę przywódcy, ale zagubił się, służąc przedawnionym prawom. Człowiek przeszłości, przywiązany do wartości przeżytych, niezdolny pojąć wymagań przyszłości, musi zniknąć. Skoro połykacz cieni nie zdołał go zlikwidować, Beltram wyeliminuje go na swój sposób, wskazując za zaniedbania i zdradę stanu. Czy Werset nie opierał się niezbędnym reformom i przekształceniom państwa? Trzeba jeszcze przeczekać 2 tygodnie, nim nadejdzie triumf. 14 dni do upadku niezłomnego i upartego wezyra. Coraz bardziej nerwowy Beltram nie wraca już do domu. Przerażała go szybka degradacja fizyczna Silkis. Dokumenty rozwodowe były sporządzone i nie chciał już oglądać tych postarzałej kobiety. Po odejściu urzędników naczelnik podwójnego Białego Domu zostawał w biurze, rozmyślając o swoich planach i licznych decyzjach, które należało podjąć w tak krótkim czasie. Uderzy szybko i mocno. 4 olejne lampy, z których nie wydostawał się żaden dym, dawały wystarczające oświetlenie. Cierpiąc na bezsenność, finansista spędził noc, sprawdzając poszczególne elementy swojej ekonomicznej strategii. Choć znacznie rozbrojone, sieci wpływów, które podtrzymywać będą greccy bankierzy i kupcy, narzucą punkt widzenia ludności, tym łatwiej, że najsilniejszą broń, której natury Pazar nie poznał aż do ostatniej chwili, on, Beltran, zastosuje z maksymalną skutecznością. Podskoczył, słysząc jakiś odgłos. O tak późnej porze budynek był pusty, zaintrygowany wstał. Kto tam? Odpowiedziało mu milczenie. Uspokój się, przecież bezpieczeństwo biur zapewniała straż nocna. Zasiadł znów w pozycji skryby i rozwinął papirus pokryty rachunkami zapowiedź nowego systemu podatkowego. Silne ramię zacisnęło się na jego gardle, a w pół uduszony Beltram zaczął się miotać, próbując się wyrwać. Siedź spokojnie, bo wbiję ci sztylet w bok. Głos napastnika nie był obcy. Czego chcesz? Zadać ci pytanie, jeśli na nie odpowiesz, ocalisz życie. Kim jesteś? No a nic ci się to nie przyda. Nie ulegną groźbie. Brak ci odwagi, by stawić opór. Już wiem, kim jesteś, Suti. Generał Suti. Nie zrobisz mi żadnej krzywdy. Nie łudź się. Wezer cię skaże. Pazar nie wie o tej wizycie. Zresztą nie przeszkadza mi torturowanie człowieka twego pokroju. Jeśli taka jest cena prawdy, gotów jestem ją zapłacić. Beltram poczuł, że rozmówca nie żartuje. Jakie to pytanie? Gdzie jest testament bogów? Nie wiem. Wystarczy, Beltranie. Nie pora na kłamstwa. Puść mnie, to odpowiem. Chwyt osłabł. Masując szyję, Beltram kątem oka spojrzał na sztylet, który trzymał Suti. Nawet jeśli wbisz mi to ostrze w brzuch, nie dowiesz się więcej. Spróbujmy. Ostrzył kół Beltrana. Uśmiech finansisty zadziwił Sutiego. Czyżby śmierć sprawiła ci przyjemność? Głupotą byłoby mnie zabijać. Nie znam miejsca, gdzie ukryty jest testament bogów. Kłamiesz. Posłuż się swoją bronią, a popełnisz niepotrzebną zbrodnię. Suti zawahał się. Tak zbiła go z tropu pewność siebie Beltrana. Naczelnik podwójnego Białego Domu powinien był drżeć z trwogi i załamać się na myśl, że będąc tak blisko celu, może przegrać z powodu brutalnego najścia. Wyjdź stąd, generale Suti. Twoja interwencja była zbyteczna. Suti wypił do dna zimne piwo. Nie ugasiło jednak jego pragnienia.
Nieprawdopodobne, rzekł do Pazera, który wysłuchał jego opowieści z wielką uwagą. Niesamowite, ale jestem pewny, że Beltram nie kłamał. On nie wie, gdzie jest ukryty zamek bogów. Neferet do lasu temu piwa. Zielona małpka wskoczyła młodemu generałowi na ramię, umoczyła palec w czarce, wdrapała się na pień najbliższej sykomory i ukryła w liściowiu. Boję się, że cię nabrał. Beltram to niebezpieczny gaduła i mistrz w sztuce pozorów. Tym razem mówił prawdę, nawet jeśli to nie miało żadnego sensu. Uwierz mi. Byłem gotów go zadźgać, ale odechciało mi się po tej rewelacji. Zgubiłem się. Do ciebie wyzyrze należy naprowadzenie mnie na właściwą drogę. Portier Willi oznajmił Neferet, że jakaś kobieta chce koniecznie z nią rozmawiać. Pozwolono jej wejść do ogrodu. Pokojówka Silki spadła na kolana przed naczelnym lekarzem królestwa. Moja pani umiera i błaga, żebyś przyszła. Silkis nigdy już nie zobaczy swojej dzieci. Czytając akt rozwodowy, który bez wiedzy Beltrana pokazał jej skryba, dostała takiego ataku histerii, że opadła całkiem z sił. Wokół wszystko było w plamach. Mimo interwencji lekarza nie udało się zatrzymać krwotoku z jelit. Spoglądając na siebie w lustrze, Silkis przeraziła się. Kim była ta czarownica na puchłych oczach, zdeformowanej twarzy i zepsutych zębach? Podeptane lustra nie zmieniły tej okropności. Silkis czuła swój cielesny upadek, szybki i nieodwracalny. Kiedy nogi ugięły się pod małżonką Beltrana, nie zdołała się podnieść. W wielkiej opuszczonej willi pozostali już tylko ogrodnik i pokojówka. Podnieśli ją i położyli na łóżku. Bredziła, krzyczała, zapadła w letarg, potem znów bredziła. Silki zgniła od środka. W chwili przytomności rozkazała słudze sprowadzić Neferet. I Neferet przyszła. Przyglądaje się, piękna, promienna i spokojna. Czy chcesz, żeby cię przewieźć do szpitala? To zbyteczne, umieram. Odważysz się temu zaprzeczyć? Musiałabym cię zbadać. Doświadczenie pozwala ci wydać wyrok. Jestem okropna, prawda? Silkis rozdrapała sobie twarz paznokciami. Nienawidzę cię, Neferet. Nienawidzę, bo ty masz to, o czym ja marzyłam, a czego nigdy nie będę miała. Czy Beltram nie dał ci szczęścia? Porzuca mnie, bo jestem brzydka i chora. Regularny rozwód. Nienawidzę ciebie i Pazera. Czy jesteśmy winni twego nieszczęścia? Silkis przechyliła głowę na bok. Niezdrowy pot skleił jej włosy. Omal nie wygrałam, Neferet. Omal cię nie zdusiłam, ciebie i twojego wezyra. Umiałam być najbardziej zakłamaną z kobiet, zdobyć twoje zaufanie, a nawet przyjaźń. A moim jedynym pragnieniem był wam zaszkodzić i zwyciężyć. Zostałabyś moją niewolnicą, zmuszoną do posłuszeństwa zawsze i w każdej chwili. Gdzie twój mąż ukrył testament bogów? Nie wiem. Beltram cię zdeprawował. Nie wiesz w to. Jesteśmy w pełni zgodni od początku spisku. Ani razu nie przeciwstawiałam się jego decyzjom. Zabójstwo weteranów, zbrodnie pokracza cieni, usunięcie Pazera. Pragnęłam tego wszystkiego, pochwalałam to i cieszyłam się. To ja przekazywałam rozkazy, ja napisałam list, który sprowadził Pazera do Branira. Cóż to za sukces? Pazer skazany na ciężkie roboty pod zarzutem zamordowania swego mistrza. Po co tyle nienawiści? Żeby przyznać Beltranowi pierwsze miejsce, żeby mnie też wyniósł na swoje wyżyny. Byłam gotowa kłamać, przechytrzać i oszukiwać każdego, byle tylko to osiągnąć. A on mnie porzuca. Porzuca, bo zdradziło mnie moje własne ciało. Igła, która zabiła Braniera, należała do ciebie. Ja nie zabiłam Braniera. Beltram źle robi, porzucając mnie, ale prawdziwą winowajczyną jesteś ty. Gdybyś zgodziła się mnie leczyć, nie straciłabym męża i nie giniłabym tutaj samotna i porzucona. Kto zamordował Braniera? Pełen złośliwości uśmiech ożywił zdeformowaną twarz Silkis. Ty i Pazer jesteście na fałszywej drodze. Kiedy to zrozumiecie, będzie już za późno, wiele za późno. Z głębi piekieł, gdzie demony przypalać będą moją duszę, będę oglądać twój upadek, piękna Neferet. Silkis zwymiotowała. Neferet wezwała pokojówkę. Trzeba ją umyć i wykadzić ten pokój. Przyślę wam lekarza ze szpitala. Silkis z szaleństwem w oczach usiada na łóżku. Wróć, Beltranie, wróć, razem zdepczemy tych dwoje, zdepczemy. Tracąc oddech, z głową odchyloną do tyłu, rozkrzyżowanymi ramionami, padła do tyłu bez przytomności. Wraz z nadejściem lipca utwierdzało się panowanie Isis, władczyni gwiazd, wielkiej czarodziejki, której łaskawa i niewyczerpana pierś szafowała wszystkimi formami życia. Kobiety i dziewczynki wymieniały jej dobrodziejstwa, przygotowywały najpiękniejsze stroje na wielkie święto organizowane w pierwszy dzień wylewu. Na wyspie File, świętym terytorium bogini, na południu Egiptu, kapłanki powtarzały utwory muzyczne grane podczas zbierania wód. W Sakarze rytualiści byli już gotowi. Do każdej kaplicy dziedzińca, gdzie dokonywać się będzie regeneracja, stawiono posąg jednego bóstwa. Faraon wkroczy na schody i ucałuje kamienny korpus, ożywiony nad naturalną siłą. Ta siła go przeniknie i odmłodzi.
faraon, ukształtowane przez boskie moce arcydzieło, poczęte przez zasadę, a spełnione przez świątynię, łącznik między niewidzialnym a widzialnym, zostanie wypełniony energią potrzebną do utrzymania unii obu krajów. Tak zapewni on spójność swego ludu i prowadzić go będzie ku pełni, tu, na ziemi i w zaświatach. Kiedy 3 dni przed świętem regeneracji Ramzes Wielki przybył do Memfisu, powitał go cały dwór. Królowa matka życzyła mu, by z powodzeniem przetrwał rytualne doświadczenia, a dostojnicy zapewniali o swoim zaufaniu. Król powiedział, że pokój z Azją będzie trwały, a on sam po zakończeniu święta będzie nadal panował zgodnie z odwiecznym prawem Maat. Zaraz po zakończeniu krótkiej ceremonii Ramzes zamknął się ze swoim wezyrem. Jest coś nowego? Niepokojące zdarzenie, wasza królewska wysokość. W wyniku raczej brutalnej interwencji Sutiego, Beltram zapewnił, że nie zna miejsca, gdzie ukryto testament bogów. Grube kłamstwo. Załóżmy, że nie. Jaki z tego wniosek? Że ani ty, panie, ani nikt inny nie będzie mógł przedstawić tego testamentu kapłanom, dworowi ani ludowi. Ramzes zaniepokoił się. Czyżby nasi wrogowie go zniszczyli? Jest wśród nich niewielki rozdźwięk. Beltram pozbył się wspólników i rozwodzi się z damą Silkis. Jak zamierza działać, skoro nie posiada dokumentu? Po raz ostatni próbowałem odwołać się do resztek światłości, jaka przetrwała w jego sercu. Była to jednak daremna próba. A więc nie zrezygnuję. W swoim obłąkaniu Silkis stwierdziła, że my się mylimy. Co mogły znaczyć te słowa? Nie wiem, wasza królewska wysokość. Abdykuję przed rozpoczęciem rytuału i złożę insygnia i koronę przed jedynymi drzwiami dziedzińca świętej przestrzeni Sakary. Zamiast odrodzenia rytualiści dokonają koronacji swojego wroga. Służby wodne są pewne, wylew rozpocznie się pojutrze. Po raz ostatni, pazerze. Nil zaleje ziemię faraonów. Kiedy powróci za rok, żywić już będzie tyrana. Wasza królewska wysokość, zaczyna się organizować opór. Panowanie Beltrana zapowiada się jako bardzo trudne. Posłuszeństwo narzuci sam tytuł faraona. On szybko odzyska stracony teren. Bez testamentu? Zadrwił z Sutiego. Wycofam się do świątyni Ptaha. Spotkamy się przed bramą dziedzińca w Sakarze. Byłeś dobrym wezyrem, pazerze. Kraj nie zapomni o tobie. Nie udało mi się, wasza królewska wysokość. To zło nie było nam znane. Nie mieliśmy środków, by je zwalczyć. Wieś niosła się od południa na północ. Wylew będzie doskonały, ani za słaby, ani za mocny. W żadnej prowincji nie zabraknie wody. Żadna wioska nie będzie pokrzywdzona. Faraonowi sprzyjają bogowie, skoro może wyżywić swój lud. Odrodzenie uczyni Ramzesa największym z władców, przed którymi skłoni się cała ziemia. Tłoczono się wokół nilometrów. Wyryta w kamieniu skala pozwalała ocenić rytm podnoszenia się wód i dynamizm Hapi. Obserwując przyspieszenie przyboru rzeki, jej brunatny kolor, ludzie uświadamiali sobie, że właśnie dokonuje się doroczny cud. Radość ogarnęła serca i święto rozpoczęło się wcześniej. Członkowie tajnej rady wezyra nie ukrywali smutku. Królowa matka Tuja uginała się pod ciężarem lat. Były wezyr Bagej był coraz bardziej przygarbiony. Sutiego bolały dawne rany. Kem chodził ze spuszczoną głową tak, jakby wstydził się swego drewnianego nosa. Głębokie zmarszki Kaniego, wielkiego kapłana Karnaku, stały się jeszcze głębsze. Godność pazera przepełniona była rozpaczą. Każdy z nich w swojej dziedzinie zdołał zrobić wszystko, co mógł. I wszyscy mieli poczucie porażki. Co pozostanie z tych czy innych zobowiązań, gdy nowy faraon dyktować będzie własne prawa? Opuśćcie Memfis, radził Pazer. Wydzierżawiłem statek płynący na południe. Z Elefantyny łatwo dotrzeć do Nubii i tam się ukryć. Ja nie zamierzam opuścić syna, oświadczyła Tuja. Silkis umiera, wasza wysokość. Beltram uczyni cię winną jej śmierci i będzie bezlitosny. Podjęłam już decyzję, Pazerze. Zostaję. Ja też. Wtrącił Bagej. W moim wieku niczego się już nie lękam. Przykro mi, że muszę ci wytknąć błąd. Wcielasz tradycję, którą Beltram pragnie usunąć. Połamię sobie zęby na moich starych kościach. Może moja obecność przy Ramzesie królowej matce skłoni go do umiarkowania. Zobaczę Beltrana już przy jego intronizacji, oświadczył Kani. I w imieniu innych wielkich kapłanów podkreślę nasze przywiązanie do praw i zalet ekonomicznych, które zapewniły wielkość Egiptu. Będzie wiedział, że świątynie nie poprą tyrana. Twoje życie będzie w niebezpieczeństwie. Nieważne. Muszę zostać, by cię ochraniać, powiedział Suti. Podobnie jak ja, dodał Kem. Jestem w służbie wezyra i nikogo innego.
Wzruszony do łez Weser-Pazar zagnał ostatnie posiedzenie rady, odwołując się do bogini Maat, której zasady przetrwają nawet kres ludzkości. Neferet zrelacjonowała Pazarowi swoją ostatnią pielgrzymkę do grobu Branira, po czym udała się do szpitala, by zoperować chorego z uszkodzoną czaszką i wydać ostatnie polecenia współpracownikom. Zapewniła męża, że porozumienie z duszą mistrza nie było złudzeniem. Choć nie zdołała przełożyć jego przesłania z zaświatów na ludzkie słowa, była pewna, że Branir ich nie opuści. Zostawszy sam przed kapliczką przodków, Pazar pozwolił myślom swobodnie błądzić w przeszłości. Odkąd pełnił funkcję wezyra, brak mu było czasu na medytację w oderwaniu od rzeczywistości, ale teraz nie miał już na rzeczywistość wpływu. Umysł, ta szalona małpa, którą należało trzymać na łańcuchu, był uspokojony. Myśl uwolniła się, ostra i precyzyjna niczym dziób ibisa. Wezyr kolejno przypomniał sobie fakty o decydującej chwili, kiedy to odmówił poręczenia nieprawdopodobnemu przeniesieniu szefa straży Sfinksa w Gizie, nie wiedząc, że pokrzyżował tym plany spiskowców. Uparte poszukiwanie prawdy, pełne było pułapek i niebezpieczeństw, ale to go nie zniechęciło. Dziś, choć zidentyfikował niektórych spiskowców, wśród nich ich szefa Beltrana i jego żonę Silkis, choć dysponował elementami tajemnicy i znał istotę machinacji, czuł, że z niego zakpiono. Wciągnięty wir nie zdołał tego przemyśleć. Zów podniósł łeb i cicho warknął. Wyczuł czyjąś obecność. W ogrodzie ożywiły się przebudzone ptaki. Ktoś przemykał się koło basenu z lotosami, kierował w stronę wejścia. Pazar przytrzymał psa za obrożą. Czy to wysłaniec Beltrana, który ma wyeliminować wezyra? Drugi połykacz cieni niezauważony przez zabójcę? Pazar gotował się na śmierć. Będzie pierwszym, co padnie pod ciosami nowego pana Egiptu, któremu śpieszno było likwidować przeciwników. Wiatr północy się nie pokazał. Wezyr lękał się, że napastnik poderżnął mu gardło. Zapewne daremnie, ale będzie go błagał, by ocalił Zucha. Objawiła się w świetle księżyca z krótkim mieczem w ręku. Nagimi piersiami, pokrytymi dziwacznymi znakami, z czołem ozdobionym czarnymi białymi prążkami. Pantera! Muszę zabić Beltrana. Wojenne wzory. Taki był zwyczaj w moim plemieniu. On nie umknie mojej magii. Boję się, że umknie Pantero. Gdzie się chowa? W swoim gabinecie, w podwójnym białym domu. I to pod dobrą strażą. Po wizycie Sutiego nie podejmuję już żadnego ryzyka. Nie chodź tam, Pantero. Aresztują cię albo zabiją. Wargi Libijki wydają się pogardliwie. A więc to koniec. Przekonaj Sutiego, żeby tej nocy opuścił Memphis. Schrońcie się w Nubii. Wykorzystujcie swoją kopalnię złota. Bądźcie szczęśliwi. Nie towarzyszcie mi w upadku. Obiecałam demonom nocy, że zniszczę tego potwora i dotrzymam tajemnicy. Po co tak ryzykować? Bo Beltran chce skrzywdzić Neferet, a ja jej nie dopuszczę, żeby zniszczono jej szczęście. Pantera zniknęła. Pazar dojrzał, jak ze zwinnością kota przesadziła otaczającego mur. Zuch zasnął. Pazar wrócił do rozmyślań. Z pamięci wyłaniały się dziwaczne szczegóły. Żeby się nie zagubić, notował je na glinianych tabliczkach. W miarę postępu pracy coraz wyraźniejsze stawały się niektóre pomijane dotąd aspekty śledztwa. Pazar spisał poszczególne tropy, zebrał prowizoryczne wnioski, zaczął przedzierać się przez niezwykłe szlaki, które dotąd rozum zakazywał mu traktować serio. Kiedy o świcie wróciła Neferet, Zuch i Szelma powitali ją z radością, a Pazar wziął żonę w ramiona. Jesteś wyczerpana. To była trudna operacja. Potem porządkowałam swoje sprawy. Mój następca będzie mógł od razu podjąć pracę. Teraz odpocznij. Nie chce mi się spać. Neferet spostrzegła dziesiątki tabliczek ułożonych w słupki. Pracowałeś całą noc? Byłem głupi. Dlaczego tak się oskarżasz? Głupi i zaślepiony, bo nie chciałem dojrzeć rzeczywistości. To niewybaczalny błąd. Błąd, który mógł wtrącić Egipt w nieszczęście. Ale masz rację, coś się zdarzyło. Przemówiła dusza Branira. Chcesz powiedzieć, że wiem, gdzie jest testament bogów. Kiedy na wschodzie zabłysła gwiazda Sotis, towarzyszka wschodzącego słońca, w całym kraju ogłoszono narodziny wlewu. Po wielu dniach niepokoju nowy rok wyłonił się z twórczego przyboru wód. Radość będzie niezwykła, bo to także święto odrodzenia Ramzesa Wielkiego. Zwyciężono demony, miazmaty i niewidzialne niebezpieczeństwa. Dzięki zaklęciom naczelnego lekarza królestwa straszliwa Sechmet nie nasłała na Egipt hordy swoich chorób. Każdy napełnił manierkę z błękitnego fajansu wodą nowego roku, którą miała w sobie niebiańskie światło. Przechowywanie jej w domu zapewniało dobrobyt. W pałacu nie zaniedbano tej tradycji. Srebrna waza z cennym płynem stanęła u stóp tronu, na którym już o świcie zasiadł Ramzes Wielki.
Król nie miał ani korony, ani naszyjnika, ani bransolet. Zadowolił się białą spódniczką starego państwa. Pazer skłonił się przed nim. To będzie szczęśliwy rok, wasza królewska wysokość. Wylew jest doskonały, a Egipt spotka nieszczęście. Wydaje mi się, że wypełniłem swoje zadanie. Niczego ci nie wymawiam. Proszę waszą królewską wysokość, byś raczył przywdzieć insygnia władzy. Próżna to prośba. Władza już nie istnieje. Jest i pozostanie nienaruszona. Drwisz ze mnie, choć za chwilę w tej sali tronowej pojawi się Beltram i obejmie władzę? On nie przyjdzie. Chyba straciłeś rozum. Beltram nie jest szefem spiskowców. Stał na czele tych, co zgwałcili Wielką Piramidę, ale inicjator spisku nie uczestniczył w tej sprawie. Kemp sugerował mi tę hipotezę, zastanawiając się nad liczbą spiskowców, ale byłem na to głuchy. W miarę jak odkrywaliśmy zasięg ich planów, Beltram jawił mi się jako rzecznik manipulatora, ale sam manipulator pozostawał w cieniu. Myślę, że znam nie tylko jego nazwisko, ale także miejsce, gdzie ukrył testament bogów. Czy odnajdziemy go na czas? Na pewno. Ramzes wstał, ozdobił pierś wielkim złotym naszyjnikiem, a nadgarstki srebrnymi bransoletami. Na głowę włożył błękitną koronę, a prawą ręką ujął berło, insygnium władzy i zasiadł na tronie. Do sali wkroczył szambelan i oznajmił, że Bagej prosi o posłuchanie. Władca przyjął to z pewnym zniecierpliwieniem. Nie przeszkadza ci jego obecność, wezyrze? Nie, wasza królewska wysokość. Były wezyr podszedł bliżej. Twarz miał zamkniętą, postawę sztywną i jeden tylko klejnot, symbolizujący dawną funkcję miedziane serce zwisające na łańcuchu na piersiach. Nasza porażka nie jest jeszcze ostateczna, powiedział król. Pazer sądzi, że... Ramzes zamilkł. Bagej nie skłonił się jeszcze przed królem. Oto człowiek, o którym mówiłem, wasza królewska wysokość, rzekł Pazer. Monarcha zdumiał się. Ty, Bagej, mój dawny wezyr? Przekaż mi berło. Nie masz już prawa rządzić, rzekł Bagej. Jakiż to demon ogarnął twój umysł? Tak mnie zdradzić. Bagej uśmiechnął się. Beltram umiał mnie przekonać o słuszności moich poglądów. Odpowiada mi świat, jakiego on pragnie, zbudujemy go wspólnie. Moja koronacja nikogo nie zdziwi, uspokoi kraj. Nim lud dostrzeże zmiany, które narzucimy z Beltranem, będzie już za późno. Ci, co nie pójdą za nami, zostaną na skraju drogi, a ich trupy wysną na słońcu. Nie jesteś już człowiekiem, jakiego znałem. Sprawiedliwym i nieprzekupnym prawnikiem, zabiegającym o prawdę geometrą. I czasy się zmieniają, i ludzie. Do rozmowy włączył się Pazer. Póki nie spotkałeś Beltrana, zadowalałeś się służbą faraonowi, stosowaniem prawa z surowością bliską rygoryzmowi. Finansista rozwinął przed tobą inne horyzonty. Umiał kupić twoje sumienie, bo ono było na sprzedaż. Bagej stał niewzruszony i nie głaz. Należało zapewnić przyszłość dzieciom, ciągnął Pazer. Ostentacyjnie demonstrowałeś brak zainteresowania dobrami materialnymi, ale zostałeś wspólnikiem człowieka, którego główną cechą charakteru jest zachłanność. Ty też jesteś zachłanny, bo pragniesz najwyższej władzy. Przerywam to przemówienie. Uciął oschle Bagej i wyciągnął rękę. Berło, wasza królewska wysokość i korona. Mamy pojawić się przed wielkim kapłanem i dworem. Cieszę się, zrezygnuję z tronu na moją korzyść. Szybkim i zdecydowanym ruchem Pazer chwycił miedziane serce wiszące na piersiach Bageja, zerwał łańcuch i podał klejnot królowi. Niech wasza królewska wysokość otworzy to chore serce. Ramzes rozbił je uderzeniem berła. Wewnątrz był testament bogów. Bagej ani drgnął, jakby skamieniał. Najtchórzliwszy z tchórzów, zawołał król. Bagej cofnął się o krok. Zimnym wzrokiem wpatrywał się w Pazera. Prawda objawiła mi się dopiero tej nocy, wyznał ze spokojem wezer. Ufałem ci w pełni, więc nie byłem zdolny wyobrazić sobie twego związku z takim człowiekiem jak Beltram, a jeszcze mniej ciebie w roli tajnego przywódcy. Postawiłeś na moją łatwowierność i omal nie wygrałeś. A przecież powinienem był od dawna cię podejrzewać. Kto mógł nakazać przeniesienie dowódcy straży Sfinksa, zrzucając odpowiedzialność na generała Ashera, o którego zdradzie wiedział? Kto mógł pociągać za sznurki w urzędach i zbudować taki spisek, jeśli nie sam wezer? Kto mógł manipulować dawnym szefem policji Mentemozisem, który tajęty, żeby się utrzymać na stanowisku, że wykonywał polecenia, nie rozumiejąc ich? Kto pozwolił Beltranowi tak wysoko wspiąć się w hierarchii? Gdybym sam nie został wezerem, nigdy nie uświadomiłbym sobie zasięgu tej funkcji, ani jej obszaru działania. Czy uległeś pogróżkom lub szantażowi Beltrana? Zapytał faraon. Bagej milczał.
Odpowiedział za niego Pazar. Beltran nakreślił mu radosną przyszłość, kiedy to nareszcie zajmie najwyższe miejsce. A Bagej umiał wykorzystać tego grubiańskiego zdobywcę. Bagej krył się w ciemnościach. Beltran się pokazywał. Przez całe życie Bagej chował się za regulaminy i surowość geometrii, bo ma serce tchórza. Przekonałem się o tym, bo w trudnych okolicznościach, gdy należało wspólnie stawić czoło nieprzyjacielowi, on wolał uciec zamiast mu pomóc. Bagej nie wie, co to wrażliwość i umiłowanie życia. Jego surowość to tylko maska fanatyzmu. I ty ważyłeś się nosić nasze serce wezyra? Wmawiać innym, że jesteś sumieniem faraona? Wściekłość Ramzesa sprawiła, że Bagej się cofnął, nie spuszczając jednak wzroku z Pazera. Bagej i Beltran, mówił dalej wezyr, oparli swoją strategię na kłamstwie. Wspólnicy nie wiedzieli o roli Bageja, a nawet mu nie ufali. I właśnie to mnie zwiodło. Kiedy stary dentysta stał się kłopotliwy, Bagej kazał go wyeliminować. Ten sam los czekałby przewoźnika Denesa i chemika Szesiego, gdyby księżna Hattusa sama nie dokonała zemsty. Jeśli idzie o moją osobę, jej usunięcie miało ułagodzić rozczarowanie Beltrana, któremu sprzed nosa umknęło stanowisko wezyra. Po mojej nieoczekiwanej nominacji łudził się, że mnie przekupi. Potem urażony próbował mnie zdyskredytować. Wreszcie zostało już tylko morderstwo. Twarz Bageja nie wyrażała żadnych uczuć, gdy paser wyliczał jego występki. Z pomocą Bageja Beltran bezpiecznie posuwał się naprzód. Kto oszukałby testamentu bogów w miedzianym sercu, które symbolizowało świadomość obowiązków wezyra, a który faraon pozwolił mu zachować z wdzięczności za oddane przysługi? Bagej przewidział ten gest. Niczego nie pozostawiając przypadkowi, zyskał w ten sposób najlepszą i najbardziej niedostępną kryjówkę. Ukrytego w cieniu nikt nie zidentyfikuje, dopóki nie obejmie władzy. Aż do ostatniej chwili koncentrować będziemy uwagę na Beltranie, którego Bagej, członek mojej tajnej rady, informował o moich decyzjach. Bagej oddalał się od tronu, jakby jego blisko stawała się nie do zniesienia. Jedyną sprawą, co do której się nie myliłem, ciągnął Pazar, jest związek między zamordowaniem Branira a spiskiem. Ale jakże mógłbym przypuszczać, że byłeś wplątany w tę straszliwą zbrodnię? Kiepski ze mnie wezyr, z moimi założeniami a priori, zaślepieniem i ufnością. Tu także twoje obliczenia okazały się trafne. Aż do świtu wspaniałego dnia, kiedy Ramzes Wielki przeżyje regenerację. Branira należało usunąć. Jako wielki kapłan Karnaku miałby dominującą pozycję i ułatwiłby mi śledztwo. Ale kto wiedział, że Branir obejmie tę funkcję? 5 osób. 3 z nich są poza podejrzeniem. Król, poprzednik Branira w Karnaku i ty sam. Natomiast 2 pozostali byli doskonałymi podejrzanymi. Naczelny lekarz królestwa Nebamon, który chciał mnie wyeliminować i poślubić Neferet, oraz szef policji Mentemozis, twój wspólnik, który nie zawahał się wysłać mnie do obozu pracy, wiedząc, że jestem niewinny. Przez długi czas wierzyłem winę jednego i drugiego, póki nie uzyskałem pewności, że to nie oni skrócili żywot mego mistrza. Narzędzie zbrodni, igła z masy perłowej, zdawała się wskazywać na kobietę. Podążyłem fałszywym śladem, biorąc pod uwagę małżonkę przewoźnika Denesa, damę Tapeni i Silkis. Aby wbić igłę w szyję ofiary tak, aby ta nie wykonała najmniejszego gestu obrony, trzeba należeć do jej najbliższego kręgu, być człowiekiem pozbawionym wszelkiej wrażliwości. Człowiekiem, który zabijając mędrca godzi się na wieczne potępienie, a także wykonać ten kryminalny gest z doskonałą precyzją. Śledztwo ustaliło, że żadna z tych 3 dam nie jest winna zbrodni, podobnie jak poprzednik Branira, który nie opuszczał Karnaku, nie był więc w Memphisie w dniu morderstwa. Czyżbyś zapomniał o pełkaczu cieni? Zapytał Bagej. Przesłuchanie, które przeprowadził Kem, rozproszyło moje wątpliwości. Nie on był zabójcą Branira. Zostajesz tylko ty, Bageju. Oskarżony nie zaprzeczył. Dobrze znałeś jego skromne mieszkanie i jego zwyczaje. Pod pozorem gratulacji złożyłeś mu wizytę w porze, kiedy nikt nie mógł cię zauważyć. Ty, człowiek ciemności, przeszedłeś niedostrzeżony. Był odwrócony tyłem, więc biłeś mu w kark igłę z masy perłową, którą ukradłeś z Silkis w czasie tajemnych spotkań z Beltranem. Nigdy dotąd nie popełniono na ziemi większej nikczemności. Potem zaczęły się sukcesy. Nie było już Branira, ja trafiłem do obozu pracy, za co wy nie ponosiliście odpowiedzialności. Szef policji nie umiał was zidentyfikować. Neferet stała się niewolnicą naczelnego lekarza Nebamona. Suti był całkowicie bezsilny. Beltram niebawem miał zostać wezyrem. A Ramzes abdykować na twoją korzyść. Nie doceniliście jednak mocy duszy Branira i zapomnieliście o obecności zaświatów. Popełniliście błąd.
Nie wystarczało mnie pognębić, należało jeszcze nie dopuścić do tego, by Neferet dojrzała prawdę. Gardząc kobietami, Beltran i ty zapomnieliście o jej sile. Gdyby nie ona, poniósłbym klęskę, a wy stalibyście się panami Egiptu. Pozwólcie mi opuścić kraj z rodziną, poprosił zachrypniętym głosem Bagaj. Moja żona i dzieci są niewinne. Zostaniesz osądzony, oświadczył faraon. Służyłem ci wiernie, choć nagrodziłeś mnie sprawiedliwie. Beltran mi to uświadomił. Kim był Branir? Kim jest ten nędzny pazer wobec mnie i mojej wiedzy? Byłeś fałszywym mędrcem, Bageju, a to najgorszy gatunek kryminalistów. Zżarło cię monstrum, które w sobie wyhodowałeś. W ten świąteczny dzień biuro podwójnego Białego Domu było puste. Lękając się powtórnej wizyty Sutiego, Beltran nie zwolnił strażników i żądał nawet, by zwiększono czujność. Bawiły go radosne tłumy. Tłum nie wiedział jeszcze, że wykrzykuje imię zdetronizowanego monarchy. Kogoś dziwi, że zdyskredytowany Ramzes odstępuje miejsce cenionemu przez wszystkich Begejowi. Stary wezyr bez widocznych ambicji wzbudzi zaufanie. Beltran spojrzał na swój wodny zegarek. O tej porze Ramzes już abdykował. Begej zasiadł na tronie z berłem w dłoniu. Skryba zanotował jego pierwszą decyzję. Złożyć z urzędu pazera, aresztować go pod zarzutem zdrady stanu i mianować wezyrem Beltrana. Za kilka minut przybędzie tu delegacja, która zawiedzie go do pałaca, by uczestniczył w ceremonii intronizacji nowego monarchy. Bagaj szybko upoi się władzą, której nie będzie w stanie sprostać. On, Beltran, będzie mu schlebiać tak długo, jak trzeba, ale będzie działać zgodnie z własnymi planami. Gdy tylko państwo znajdzie się w ich rękach, finansista pozbędzie się starego urzędnika, chyba że wyręczy go w tym choroba. Z okna pierwszego piętra Beltran dojrzał Kema na czele oddziału policji. Czemu Nubijczyk jest jeszcze na służbie? Bagaj zapomniał go zwolnić. On nie popełniłby takiego błędu. Jak najszybciej otoczy się oddanymi jego sprawie podwładnymi. Surowa twarz Kema zdziwiła finansistę. Nubijczyk nie wygląda na zwyciężonego, który wykonuje niemiły sobie rozkaz. Bagaj zapewnił jednak Beltrana, że nie ma żadnego ryzyka porażki. Nikt nie odkryje miejsca, w którym ukrył testament bogów. Strażnicy podwójnego Białego Domu pochylili broń i przepuścili Kema. Beltran się przestraszył. Coś musiało się stać. Wyszedł z gabinetu i pobiegł w głąb budynku w stronę zapasowego wyjścia. Zamek otwarł się ze zgrzytem i Beltran ruszył korytarzem wiodącym do ogrodu. Przeskakując przez kępy kwiatów, przemykał wzdłuż muru. Właśnie zamierzał ogłuszyć strażnika furty prowadzącej do majątku podwójnego Białego Domu, gdy poczuł na ramionach coś ciężkiego i przewrócił się. Padł twarzą w miękką, podlaną ziemię. Łapa policyjnego pawiana przygwoździła go do ziemi. W obecności wielkich kapłanów Heliopolis, Memfisu i Karnaku faraon zjednoczył północ i południe. Potem wszedł na dziedziniec regeneracji. Samotny naprzeciw bóstw podzielił się z nimi tajemnicą wcielenia, a później wrócił do świata ludzi. Ramzes w podwójnej koronie na głowie zaciskał w prawie ręce skórzane etui z testamentem bogów przekazywanym z faraona na faraona. Z okna objawień królewskiego pałacu w Memfisie ukazał ludowi dokument, który czynił go legalnym władcą. Z czterech ważnych punktów wyfrunęły ibisy, które miały tę wieść rozpowszechnić. Od Krety do Azji, od Libanu po Nubię. Wasale, sojusznicy i wrogowie dowiedzą się, że nadal trwa panowanie Ramzesa Wielkiego. 15 dnia wylewu radość ludu osiągnęła szczyt. Z tarasu swego pałacu Ramzes przyglądał się miastu oświetlonemu tysiącami lamp. W ciepłe letnie noce Egipt myślał tylko o radości i o tym, że życie jest piękne. Jaki to wspaniały widok, pazerze. Dlaczego zło zawładnęło Bagejem? Bo tkwiło w nim od urodzenia. Popełniłem błąd, mianując go wezyrem, ale bogowie pozwolili mi to naprawić. Wybrałem ciebie. Nikt nie może odmienić swej głębokiej natury. Ale my, spadkobiercy mądrości i wiedzy, którzy odpowiadamy za los ludu, musimy umieć ją dostrzegać. A teraz trzeba wymierzyć sprawiedliwość. Na niej i tylko na niej wspiera się wielkość i szczęście kraju. Rozróżniajmy prawdę od kłamstwa, przemówił pazer, i chrońmy słabych, by ocalić ich przed możnymi. Rozpoczęło się posiedzenie Trybunału Wezyra. Trzej oskarżeni, Bagaj, Beltran i Silgis, mieli odpowiadać za swoje zbrodnie przed pazerem i ławą przysięgłych, złożoną z wielkiego kapłana Karnaku Kaniego, szefa policji Kema, kierownika robót budowlanych, tkaczki oraz kapłanki bogini Hator. Damie Silgis zezwolono pozostać w domu ze względu na zły stan zdrowia.
Wezyr odczytał akt oskarżenia, w którym nie zabrakło żadnego szczegółu. Odkąd Kem przekazał Sylgis dotyczący jej tekst, zamknęła się w milczeniu. Page nie objawił żadnego wzruszenia i nie zainteresował się formułowanymi wobec niego zarzutami. Beltam protestował, gestykulował, lżył sędziów i twierdził, że postępował słusznie. Po krótkich obradach ława wydała werdykt, który Pazer zatwierdził. Pageja, Beltrana i Sylgis, uznanych za winnych spisku przeciw osobie króla, wiarołomstwa, zbrodni i wspólnictwa w zbrodni, zdrady i buntu wobec mat, skazuje się na śmierć na ziemiach i w zaświatach. Odtąd Bagie zwać się będzie tchórzem, Beltran chciwym, a Sylgis hipokrytką. Będą nosić te imiona na wieczność. Ponieważ są wrogami światła, ich wizerunki i ich imiona wypisane świeżym atramentem na kartce papirusu zostaną przytwierdzone do woskowych figurek przebitych kopią, które ich wyobrażają, a następnie podeptane i wrzucone w ogień. W ten sposób zatarte zostanie wszelkie ślady troga zbrodniarzy, zarówno na świecie, jak i w zaświatach. Kiedy Kem przyniósł truciznę Sylgis, aby sama wykonała na sobie wyrok, pokojówka powiedziała mu, że pani umarła krótko po tym, jak dowiedziała się o własnej wspólniku w hańbie. Hipokrytka zgasła w ostatnim ataku histerii, a jej zwłoki spalono. Beltrama zamknięto w koszarach podlegających dowództwu generała Sotiego. Chodził w kółko po pokoiku o bielonych ścianach, wpatrzony we fiolkę z trucizną, którą szef policji położył na środku pomieszczenia. Chciwy tak bał się śmierci, że nie chciał jej sobie zadać. Kiedy otwarły się drzwi i zamierzał rzucić się na wchodzącego, przewrócić go na ziemię i zbiec. Ale zmartwiał na jego widok. Pantera, której ciało pokryte było wojennymi malowidłami, pogroziła mu krótkim mieczem. W lewej ręce trzymała skórzany worek. Beltrana przeraził widok młodej kobiety. Cofnął się i przywarciałem do ściany. Siadać, posłuchał. Ponieważ jesteś chciwy, jedz. Truciznę? Nie, swój ulubiony pokarm. Przykładając ostrze miecza do szyi Beltrana, zmusiła go, bo otworzył usta i wsypała mu do gardła zawartość worka. Srebrne monety. Najedz się, chciwy, nasyć się aż do nicości. Letnie słońce odbijało się od płaszczyzn wielkiej piramidy, pokrytej białym wapieniem stóry. Cała budowla zmieniła się w jeden skamieniały promień, którego blasku nie mogły znieść żadne oczy. Zgarbiony Bagej z trudem podążał na opuchniętych nogach za Ramzesem. Pochód zamykał Pazer. We trójkę przekroczyli próg olbrzymiej budowli i ruszyli wznoszącym się w górę korytarzem. Morderca Branira, ciężko sapiąc, posuwał się coraz wolniej. Przejście przez wielką galerię było dlań prawdziwą męką. Kiedy skończy się to podejście? Tak przygarbiony, że niemal pękał mu kręgosłup, dotarł do wielkiej sali o nagich ścianach. Jej sklepienie tworzyło 9 gigantycznych granitowych płyt. W głębi stał pusty sarkofag. Oto miejsce, które pragnąłeś zdobyć. Pięcioro twoich wspólników, którzy je sprofanowali, spotkała kara. Teraz ty, największy z tchórzów, przyjrzyj się temu ośrodkowi energii kraju. Odczytaj tajemnicę, którą chciałeś zawładnąć. Bagaj zawahał się. Lękał się pułapki. Idź, rozkazał król. Obejrzyj najbardziej niedostępne miejsce w Egipcie. Bagaj zdobył się na odwagę. Szedł przy ścianie niby złodziej, próżno szukając jakiegoś napisu czy skrytki na cenne przedmioty, aż wreszcie dotarł do sarkofagu i pochylił się nad nim. Ale on jest pusty. Twoi wspólnicy go nie zrabowali? Popatrz dokładniej. Nic, tu nie ma nic. Skoro jesteś ślepy, odejdź. Mam odejść? Wyjdź z piramidy, zniknij. Pozwalasz mi odejść? Faraon milczał. Tchórza pochłonął niski, wąski korytarz, a potem wielka galeria. Nie zapomniałem o karze śmierci wezyrze. Dla tchórzy najgwałtowniejszą i najsilniejszą działającą trucizną jest światło w południe. To, które spotka, wychodząc z piramidy, unicestwi go. Wasza królewska wysokość, czy nie jesteś jedyną osobą, która ma prawo wejść do tego sanktuarium? Stałeś się moim sercem, Pazerze. Podejdź do sarkofagu. Obaj mężczyźni położyli ręce na kamieniu węgielnym Egiptu. Ja, Ramzes, syn światła, postanawiam, że odkąd żadne żyjące ciało nie spocznie w tym sarkofagu. Ta pustka zrodzi twórczą energię, bez której panowanie zmienia się tylko w kiepskie zarządzanie ludźmi. Patrz, wezyrze Egiptu, patrz poza życie i czci tę obecność. Pamiętaj o niej, służąc sprawiedliwości. Kiedy faraon i jego wezyr wyszli z wielkiej piramidy, zalała ich łagodna jasność zachodu. Wewnątrz kamiennego giganta nie działał również czas. Strażnicy już
Usunęli spopielałe zwłoki tchórza powalonego na progu świątyni oczyszczenia. Suti był wściekły. Mimo powagi ceremonii pantera się spóźniła. Nie wyjaśniła wprawdzie, dlaczego jej ciało pokrywały wojenne malunki, ale był pewny, że tylko okrutna libika mogła udusić chciwca. Kep nie przeprowadził dochodzenia. Zadowolił się stwierdzeniem zgonu skazanego na śmierć, którego zwłoki spalono podobnie jak jego wspólników. Cały dwór udał się do Karnaku. Nikt nie chciał opuścić wspaniałej ceremonii, podczas której Ramzes nagrodzi swego wezyra. Jego sławę głosiły dwa kraje. W pierwszym rzędzie obok Kema w paradnym stroju czekali wiatr północy, zuchi zabójca. Osioł pies i policyjny pawian podniesiony do godności kapitana miały bardzo godne miny. Zaraz po zakończeniu uroczystości Suti miał wyjechać na dalekie południe, odbudowywać zaginione miasto i uruchomić kopalnie złota i srebra. W sercu pustyni sycić będzie się cudownymi wschodami słońca. Wreszcie zjawiła się pantera, obwieszona naszyjnikami, bransoletami z lapis lazuli, budząc podziw nawet najbardziej zblazowanych. Niezłota czupryna, kita nieposkromionego dzikiego stworzenia, budziła zawiść wśród kobiet. Szelma, zielona małpka Neferet, grzecznie siedziała na lewym ramieniu swojej pani. Pantera rzuciła złowrogie spojrzenie kilku pięknościom nazbyt zajętym urodą generała Sutiego. Wszyscy umilkli. Gdy faraon, niosąc złoty łokieć, podszedł do Pazera i Neferet, którzy stali wśród dworzan w środku zalanego słońcem dziedzińca. Uratowałeś Egipt przed chaosem, buntem i nieszczęściem. Przypomnij ten symbol i niechaj będzie on twoim celem i przeznaczeniem. W nim wyraża się Maat, nienaruszalny fundament, na którym rodzą się sprawiedliwe działania. Oby bogini prawdy nigdy nie opuściła twego serca. Faraon osobiście poświęcił nowy posąg Branira, który ustawiono w tajemnej części świątyni, obok innych mędrców przyjętych do tego sanktuarium. Mistrz Pazera i Neferet przedstawiony został jako stary skryba z oczami utkwionymi w rozwinięty papirus, na którym wypisana była rytualna formuła. Wy, co mnie ujrzycie, pozdrówcie moje Ka, odmówcie w mojej intencji słowa ofiarowania, wylejcie wody Bogom na chwałę, a to samo zrobi ktoś dla was. Oczy Branira były pełne blasku, kwarc na powiekach, białka ze skalnego kryształu i gałki oczne z obsydianu tworzyły spojrzenie wieczności. Kiedy letnia noc raz zabłysła nad Karnakiem, Neferet i Pazer spojrzeli w niebo. W głębi nieboskłonu pojawiła się nowa gwiazda. Sunęła w przestrzeni i dołączyła do gwiazdy polarnej. Spokojna już dusza Branira będzie odtąd żyć wśród bogów. Nad brzegami Nilu zabrzmiała pradawna pieśń. Niech wasze serca będą łagodne, mieszkańcy obu krajów. Nadszedł czas szczęścia, bo sprawiedliwość odzyskała swe miejsce. Prawda wypędza kłamstwo. Chciwi są odrzuceni. Łamiący regułę upadną na twarz. Cieszą się bogowie, a my przeżywamy cudowne dni radości i światła.